Dzień dobry, witajcie. Coraz częściej słyszę takie opinie, że martwy ząb zatruwa organizm, że leczenie kanałowe jest niezdrowe, no bo leczenie kanałowe powoduje pozostawienie martwego zęba w organizmie, który następnie prowadzi do rozwoju innych chorób, czyli w cudzysłowie zatruwa organizm. To bardzo przykre, że takie dezinformacyjne teorie szerzą się gdzieś w internecie. Osoby z takimi teoriami mają bardzo dużą oglądalność i niestety wzbogacają się również przekazując nieprawidłowe informacje. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że próchnica jest chorobą zakaźną. Mało osób się z tym może zgodzić, tak? Jak to próchnica, choroba zakaźna, dobrze, grypa, przeziębienie, nawet wirusowe zapalenie wątroby, no ale próchnica? Oczywiście, Pruchnica jest chorobą zakaźną, dlatego że jest wywołana przez czynnik zakaźny, w tym przypadku bakterie. Żeby wystąpiła próchnica, musielibyśmy, muszą, muszą być bakterie, tak? Dlatego, że w wyniku fermentacji bakteryjnej przeprowadzanej w naszej jamie ustnej przez bakterie, tak zwane paciorkowce zieleniające, streptococcus mutans, mitis, viridans, przez niektóre inne bakterie, dochodzi do powstawania kwasów organicznych, m.in. mlekowego i octowego, które powodują właśnie próchnicę. Zatem, gdybyśmy mieli jałową jamę ustną, tak, czyli nie byłoby w naszej gębie żadnych bakterii, to w ogóle próchnica by nam nie groziła. Oczywiście zęby też mogłyby się psuć, mogłoby dochodzić do uszkodzenia szkliwa, dlatego że na przykład działałyby bezpośrednio niszcząco kwasy organiczne, zawarte chociażby w sokach owocowych, tak, kwaśnych, napojach itd. Natomiast już nie groziłaby nam próchnica z powodu jedzenia słodyczy, ponieważ nie byłoby bakterii, które by ten cukier fermentował. Natomiast już tutaj stricte odnosząc się do meritum tego filmu, trzeba wziąć pod uwagę to, że próchnica sama w sobie jest chorobą która może prowadzić do powstawania innych chorób. W wyniku zgorzeli, my to tak mówimy, zgorzeli czy zapalenia miazgi zęba, a miazga zęba jest żywą tkanką, klasyfikuje się ją jako tkankę łączną, jest bogato unerwiona, unaczyniona, zawiera różne komórki, które biorą udział no, w różnych procesach odżywczych, regeneracyjnych i zniszczenie tej miazgi zęba powoduje, że ząb faktycznie staje się martwy. Tak? A więc m.in. niewrażliwy na ból. Natomiast zniszczenie tej miazgi zęba wskutek procesów zapalnych nie powoduje, że przestaje tam się toczyć proces zapalny. Na lekcji patomorfologii studenci uczą się o różnych wykładnikach stanu zapalnego. To, że występuje wtedy ból, ucieplenie, zaczerwienienie tkanki i upośledzenie funkcji. To są takie cztery wykładniki, i to wszystko dotyczy zębów które są objęte stanem zapalnym. Występuje ból, występuje zaczerwienienie, występuje obrzęk często, tak, i występuje upośledzenie funkcji, bo taki ząb, no trudno między innymi już jeść po tej stronie, chociażby ze względu na te dolegliwości, które towarzyszą rozwojowi stanu zapalnego. I taki martwy ząb, nieleczony, bez wątpienia może w cudzysłowie zatruwać organizm, dlatego że bakterie drogą krwiopochodną mogą dostawać się do różnych narządów. Mogą na przykład dostawać się do serca i powodować zapalenie w sierdzia, do nerek, powodować zapalenie nerek. Mogą w wyniku tworzenia się ropni dostawać się nawet do niestety do do mózgu, tak, i powodować zapalenie opon mózgowodzeniowych obarczone wysoką śmiertelnością. Również miejscowo ten stan zapalny może się szerzyć, również powodując dolegliwości bólowe. Ktoś zapyta, to skoro ząb jest martwy, to dlaczego boli? Dlatego, że tworzy się stan zapalny już poza zakresem tego zęba w okolicznych tkankach, które są przecież jeszcze żywe, tak? unerwione, unaczynione i dlatego boli. I taki nieleczony ząb faktycznie może zagrażać życiu. Ja ze swojego doświadczenia znałem osobę, którą przywieziono i która to był młody chłopak, który zmarł z powodu właśnie takiego, takiej zgorzeli miazgi zęba nieleczonej czy nieleczonej na czas, ponieważ dostał sepsy. Tak, możemy dostać posocznicy i umrzeć, jeżeli jeżeli nie będziemy leczyć zębów i dojdzie do takiego stanu ostrego stanu zapalnego ale zwykle ten ostry stan zapalny zmusza nas do leczenia i wtedy stajemy przed wyborem czy usunąć ten ząb czy leczyć go kanałowo bo jeżeli doszło do zaawansowanych procesów próchnicowych zgorzeli miazgi zęba czyli jej martwicy to w zasadzie innego wyboru nie mamy usuwać czy leczyć kanałowo i problem cały polega na tym że wiele osób przekazuje informację nieprawdziwą, że leczenie kanałowe jest złe. Bo po leczeniu kanałowym my zostawiamy martwego zęba. Oczywiście, my możemy tego zęba wyrwać, ale proszę pamiętać, że jeżeli wyrwalibyśmy sobie wszystkie zęby, to też nie jest dobre dla zdrowia, jeśli my nie wstawimy protezy. Dlatego, że już pomijając te aspekty, na przykład mechanicznego odrażnienia i uszkadzania dziąseł. Tak? Które mogą powodować cały czas zmiany jakieś zapalne, czy nawet przerostowe tworzenie się różnych ziarniniaków, to już z drugiej strony, to, że upośledzone jest na przykład wchłanianie i trawienie składników pokarmowych, które nie są prawidłowo przerzute i pogryzione, i już, że cierpi nas, nasz staw skroniowo żuchwowy, tak? I mięśnie, którymi poruszamy żuchwę, żuchwę, nie szczękę, bo niektórzy mówią, że górna i dolna szczęka. Dolna to jest żuchwa, tak? Szczęka jest prawa i lewa, nieruchoma. Natomiast, jeśli my faktycznie teraz wyrwiemy ten ząb, to miejsce się zabliźni, to nic złego się nie stanie. Ale, co jeśli go wyleczymy kanałowo i będziemy później po takim leczeniu przez wiele lat z tym zębem chodzić? Wiele osób uważa, że on jest martwy i zatruwa organizm. Jest martwy faktycznie, ale nie zatruwa organizm, ponieważ cała ta miazga zęba została z niego usunięta, ząb został zdezynfekowany i wypełniony biokompatybilnym komponentem. I podobne sytuacje istnieją, gdy mamy w organizmie ciała obce, wskutek na przykład właśnie zakładania różnych implantów, na przykład endoprotezy stawu biodrowego, na przykład zakładania ciał obcych wskutek jakichś stentów, kardiochirurgii to jest często stosowane, Taka medycyna w tym kierunku bardzo się szeroko rozwija. To jest niealergiczne, nie powoduje powstawania stanu zapalnego, jest nieszkodliwe dla zdrowia. I tak samo jest z takim zębem. Natomiast problem może pojawić się tylko wtedy, gdy to leczenie kanałowe nie jest zrobione prawidłowo. Na przykład powinniśmy po takim leczeniu kanałowym za jakiś czas, na przykład za 3 miesiące, później za 6 miesięcy, ocenić za pomocą zdjęcia RTG czy na przykład zmiany okołowierzchołkowe się zagoiły i czy faktycznie nie dzieje się tam już żaden stan zapalny, który świadczyłby o tym, że tego zęba trzeba usunąć, bądź faktycznie istnieje jakieś zagrożenie dla organizmu. Samo zagrożenie może pojawić się w trakcie leczenia kanałowego i na nie narażone są przede wszystkim osoby, które miały czy przebyły na przykład zapalenie w sierdzia, mają jakieś wrodzone bady serca, mają zastawki w sercu, tak? I tutaj trzeba podchodzić indywidualnie. Natomiast już po samym zabiegu, gdy ten ząb jest wyleczony prawidłowo, pozostawienie go w takiej postaci nie powoduje żadnych negatywnych i szkodliwych następstw do organizmu. To jest oczywiście zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż chodzenie z próchnicą. Bo chodzenie z próchnicą to nie jest tylko, że ktoś ma brzydkie zęby, że komuś śmierdzi z gęby tak i nieestetycznie wygląda, to są różne problemy zdrowotne. I te problemy zdrowotne, które przypisuje się nieprawidłowo leczeniu kanałowemu, one są związane z samą próchnicą, a nie z tym, że zostawiliśmy sobie zęba po leczeniu kanałowym zamiast go usunąć. Takie argumenty są szczególnie niebezpieczne, dlatego że mogą być wykorzystywane przez osoby, które boją się dentysty, nie chcą chodzić do stomatologa i uzasadniają to sobie tym, że czy próbują sobie wmówić, czy znaleźć jakieś argumenty pod własną tezę, że lepiej nie leczyć niż wyleczyć nieprawidłowo i jeszcze zatruć organizm. A to właśnie sama próchnica w ten sposób działa. Działa bardzo szkodliwie dla naszego organizmu. Moi drodzy, a to, że zostawiamy zęba, a nie go wyrywamy, to jest przyjęte z ogólną zasadą, że w pierwszej kolejności powinno się dążyć do zachowania naturalnych swoich zębów i ratować je, gdy to jest możliwe, niż je wycinać. Jeżeli mamy na przykład chorą rękę, nogę, to w pierwszej kolejności próbujemy jakąś ranę zainfekowaną wyleczyć, a nie od razu obcinać tę rękę czy tę nogę. Moi drodzy, czyli. Podsumowując, leczony kanałowo ząb może szkodzić, jeżeli to leczenie było przeprowadzone nieprawidłowo, ale można to zweryfikować wykonując zdjęcie RTG np. 3 miesiące po takim leczeniu. Po drugie, jeśli zmiany okołowierzchołkowe się wygoiły, jeżeli na zdjęciu RTG nie widać nic niepokojącego, to z takim zębem możemy chodzić przez wiele lat bez obawy o szkodę dla naszego zdrowia. Moi drodzy, w internecie jest dużo szurów. Nie należy mylić ze słowem sznurów, tak? Bo ja kiedyś, kiedyś kupiłem sobie taboret online i od tej pory internet zaczął mi wyrzucać reklamy sznurów. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.